Witam was serdecznie tutaj Bezi, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Widzę, że zapomniałem pójść do kogoś, kto może odkupić ode mnie bronię. No ale cóż, dobra. Idziemy do przewoźnika. I płyniemy na bagna. Tak. Dobrze, to jest takie tanie, a nie więcej, bo... Dobra, pominijamy, bo już widzieliście ten filmik nie raz. Znaczy raz widzieliście, ale po co kilka razy pokazywać jedno i to samo, jak płyniemy łódką. Tylko czas marnuje zapisywania. Tak kilkanaście sekund, czy kilkadziesiąt. Okej. Okay. Dobra, pominijamy. I tutaj patrz... What the fuck? I tutaj mamy Carmen. Jakaś niespokojna. Ja musiałam tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Poza tym wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, Wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slumsach naprzeciwko gospody. Okej. Okay. Piękna i bestia. Panie, może potrzebujesz łodzi? Idziemy do Waski. Do druidów udamy się, tak czy siak. Bo i tak będziemy musieli tam pójść. A to tam nas zaprowadzi Waska, robiąc drugiego questa? Od niej? Tak, chyba tak. Przy okazji w tym akcie rozwiążemy questa tego zaginionego chłopca, Oki Kimury. Witaj, biały wilku. Wiele się zmieniło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Na bagnach pojawili się miastowi. Nic gorszego nie mogło nas spotkać. Rzeczywiście, co to za obcy? Wysuszeni. Rozumiem, to straszne. Przepędzili drwali, wielu zabili. Porywają ludzi. Panowie się gniewają. Tylko druidzi zostali w swoim gaju. Co jeszcze się działo? Wielka bitwa była. Człowiek z ogniem w duszy przeciw elfiemu panu stanął. Wielu do panów odeszło. Kto wygrał? Mokradła pochłonęły trupy. Panowie zwyciężyli. Chwała im. No tak. Wasko, mam jeszcze pytanie. Tak. Słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. O, złocieńki. Z utopcami owszem, spokój, ale teraz mamy inny problem. Słucham. Za odpowiednią cenę będzie rozwiązany. Bandyci ze znakiem salamandry porywają moich ludzi. Zmuszają do szukania ziół. Panowie są zagniewani. Znak salamandry? To zmienia postać rzeczy. Rozdzielili porwanych na grupy i zmuszają do zbierania ziół. Każda grupa jest strzeżona przez uzbrojonych poganiaczy. Gdzie pracują? Widziałam grupy pracujące przy zawalonej wieży, w jaskini i na przesiece. Proszę, pomóż im. Odwdzięczę się, na pewno. Ich szefem jest Roland Blindheim. Zabij go, to zły człowiek. Zajmę się tą sprawą. Okej. Okay. Zaznaczymy sobie questa. Pierścień. A, pójdziemy zrobić pierścień. No do pierścienia mamy blisko, więc zrobimy pierścień. Znaczy, oddamy go później, będziemy wracać oczywiście.
Wspaniała ulewa. Okej. Za jakiś utopiec wyskoczy, Archespor, czy coś takiego. Ale ja nie mam ochoty z nimi walczyć. Mi się nie chce. Sprawdźmy, ile mam Berminiolu. Mało. Ale w czwartym akcie go zdobędziemy tyle, że będę nim żygał. Kurz. Sprawdźmy w ogóle, czy mam Blackout. Mam 11 jeszcze. Dobra. Jest kapliczka Melitele, nie? I on zginął tam, przy naszych ulubionych ślimakach. No, strzymy się miecz, żeby poszło nieco szybciej. Okej, ślimaki. Znowu sobie narobimy trochę Verminiolu. Jebut. Jebut. I teraz ich. Jeb. Jeb. Oh yeah. Widzicie, jak już ładnie na mnie ze ślimakami. Uciekać! Dobra. W Verminiolu się trochę nabiło, co jest dobre. Ciało. Jest. Pierścień rodowy. I trochę oryniaków. Okej. Jeszcze szczątki. Szczątki. I teraz możemy sobie zaznaczyć. Questa. Nie, zabłąkanowiczka nie. To jest... The fuck? Czas żniw. Okej. Idziemy pod zawaloną wieżę. Mamy się naszą... Golema, tutaj gdzieś zniknął. Jak każdy zabity potwór. Blackout. O, obeliski już tak nie świecą ładnie, kiedyś. No to było niedawno, o. Są. Salamandra. Chodźcie tu. Nie ma nic do roboty. Ja. Z wami, wy ze mną zadaliście. Co było nierozsądne. Lol. Gin. Nie ma nic do roboty. Czas z nim pogadać. Białowłosy, w samą porę. Możecie wracać do domów. Obyś nigdy nie zaznał suszy. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o Salamandrze. Zbieraliśmy dla tych bandytów zioła. Chyba na Fistech, tak kiedyś podsłuchałem. Ponoć grup jest więcej. Jedna pracuje w jaskini, niedaleko przesieki. Salamandra zajmuje się handlem narkotykami. Mają coraz większe ambicje. Dzięki za informację. Wracajcie do domów. Okej, skrzynka. A ja to kupowałem, ale się sprzeda. Długo. To takie trudne zadanie wam dali. Ja nie mogę. Ja to bym z chęcią robił. Okej. Oczywiście, że weźmiemy. Alksteina się opchnie. Szczątki. Lol, trochę mu głowa odleciała. O, rubin. To się sprzeda. No właśnie, trzeba załatwić naszej kochanej Trisuni pierścionek. Teraz ja przypomniałem. Ale to się załatwi w swoim czasie. Na początku mówię zbi tak. A nie. A przynajmniej będzie szybszy powrót do tego. I później będziemy musieli zasiąść na bagna.
Znaczy, to teraz będziemy na bagnę tylko później do druidów. Powinniśmy mieć taki fajny srebrny miecz, on się tak fajnie świeci. Znaczy nie, że tak fajnie błysk, znaczy tak fajnie, tak fajnie, taki fajny jest. Ogólnie srebrny miecz jest fajny, bo tak fajnie jest zrobiony. Ale ten, który będziemy mieli później, to dopiero będzie cudo. O nie, dobra, ruszamy dupę, bo utopcy to pielce już na nas polują. Shit. Ciało. No chyba nie. No tak, sprint. Go, udało się. Samą porę. Tam pracują. Nie ma co pić kota. Chociaż będziemy zaś gówno widzieć. Więc przyda się kot. Czujność. Zadarłeś salamandro. Pokaż na co ma stać. No. Na gincie. Gadaj ze mną. Pomoc nareszcie. Panowie cię zesłali. Jesteście wolni. Słyszycie, chłopy? Wracamy do domów. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Trzymali nas w obozowisku. Pracujących grup jest więcej. Jedną z nich można podobno znaleźć w pobliżu dawnej przesieki. Dzięki. Okej, okay, a tutaj znajduje się również chłopiec, którego szukają, którego szuka Waska. Oto posłaniec panów podnosi mnie z klęczek, zrywa i precz ciska kajdany. Cześć, mały. To ty jesteś zaginionym dzieckiem cyglarzy? Nad obcymi wodami siedziałem i płakałem, wspominając ojczyznę. A więc nie porwali cię ani druidzi, ani driada. Niech będzie błogosławiony, który niesie miecz nieprzyjaciołom moim. Nie ma za co. Szoruj do domu. Bo któż jest ponad panami? Tak. Do widzenia. Okej, okay, wystarczy teraz porozmawiać z Waską. A, wszystko weźmiemy. Dużo rubinów mają, bo dużo kasy. Srebrny pierśnie z bursztynem. Kolejny na sprzedaż, kurde, tylko nie pamiętam. Jaki dokładnie chciała Tris? Cóż, będzie problem. No ale cóż, do nowej karty wszystko, nie? Nie mam pieniędzy w ogóle? A 6671. Jebut. Okej. Okay. I teraz idziemy na przesiekę, która już nie jest przesieką i tam nie ma drwali. Nie, to ja ten miecz wyciągnę, bo zaraz będzie walka. Ci są trochę bliżej niż tamci, co wtedy. Też nie zaraz będzie ich widać, już nawet ich widać. Nie wiem, czy tam będzie nadzorca. Jest nadzorca. Zachować czujność. Oje. Dobra, tak czy chcę rozbić osobno? Gin. Graj ze mną, siomuś. Dzięki niech będą panom. Nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku nieludzi. Rozplenili się jak robactwo. Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. Okej, okay, idziemy do nadzorcy. Tutaj leży. Myślałem, że ten nadzorca będzie coś ważnego, a tu nie. Licho.
Lichutko. Dobra. I teraz wracamy. A po co zapisuję, przecież dawno to opisywałem. Wracamy do Waski. Oddajemy jej dwa questy, czyli ten i zabłąkana owieczka. Co niedługo widzę 23 poziom, będzie nice. Za 8 leveli będziemy dostawać złote talenty. Superaśnie. Cześć Kikimora. Trochę mi się chce spać, wam powiem. Ale tam rano jest, a mi się chce spać. Słuchałem radia do pierwszej w nocy, to tak to jest. Jeszcze później z godziny zasypiałem. Druga. Oj, 8 wstałem, czyli 5 godzin spania. Dobrze policzyłem. Ja. Dalej ze mną. No! Tak. Chyba znalazłem wasze zaginione dziecko. Dzięki ci, biały wilku. Ocaliłeś tego, który rozmawia z panami. Trudno się z nim porozumieć. Powiedziane zostało. Kto zamysł panów zrozumie, ten samotny pośród tłumu będzie, bo myśli ich niczym wiry w głębinach. Rozumiem, że zawsze taki był. Z utopionej kobiety zrodzony. Gdy czas nadejdzie, weźmie we władanie wszystkich, którzy kroczą ścieżką przez panów wytyczoną i do podwodnego królestwa zaprowadzi. Cieszę się, że mogłem pomóc. Tak. Literatom. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do Hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. Oto błogosławię cię błogosławieństwem panów. I przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? Tak, ale muszę poniesie tą książkę, więc tą wyrzucę. I to jest książka o hymnie szaleństwa i rozpaczy. I dostaliśmy bestiariusz Dagona. Mimo tak czy siak będę musiał kupić książkę. The fuck? Książkę o Vodianoi. Bo nie mamy Vodianoi. Ale mamy Dagona. A więc tak, quest rozwiązany, wbiliśmy levela. Zadanie. Dyplomatyka i łowy. Tak, tu jest ognisko, to sobie rozdamy talenciki, bo nabiliśmy 23 poziom, yeah. Okej. Okay. Teraz będziemy mieli wzmocnioną część. No i Ignitra będę sobie rozwijał, tak. Arda, później Erden, Kuina, Axi. Okej, okay. I teraz co by tu rozdać? Sprawdźmy, co tu ciekawe. Obrażenia plus 10%, no to ja wezmę. W sensie pancerz plus 5, no ale... O! Mnie nam potrzebne, bo będzie duża walka. Grupowa. Że tak to ujmę. Okej. Okay. Nie ma nic do roboty. Okej, okay, jesteśmy.
pora na zapis. I idziemy do gaju druidów. Czyli jednak tą książkę Wodianoj trzeba będzie kupić. Jak już będziemy w zimie klasztornej, czy w zimie handlowej, to pójdziemy do tego akwariusza, czy jak u tam. Kupimy książkę Wodianoj, bo jednak myślałem, że Waska daje nam całą księgę o Wodianoj, że Dagona i tych ludków, ale jednak niestety nie. Więc będziemy musieli ludków kupić sami. No cóż. Czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Ślimaki też ominiemy. Ach, ta muzyka. Pogadamy oczywiście sobie ze starszym druidem, coś sprzedamy. Do Hierofanta później. Oby mógł ktoś mu coś sprzedać. Co? Ja co robisz? Najwyraźniej właśnie, że się nie robi jaj. Super. Dobra, tu jest Hierofant. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt, słynny biały wilk? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, Myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest Myszowór. Może potrafię ci pomóc, gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro mi, ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, biały wilku? Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się nocą w wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy. Znam kilka sposobów na likantropię, choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. 5 powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób. Ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętam i tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku. Witaj, czcigodny. Waska mówiła, że możesz mi pomóc w sprawie dziwnych bandytów ze znakami salamandry. Witaj, biały wilku. Wiem, co cię sprowadza. Słyszałem to w szumie wiatru tańczącego w koronach drzew. Widziałem oczami zwierząt. Wiesz, czemu przychodzę? Walczysz z salamandrą.
Uratowałeś wielu ludzi i ocaliłeś wiele stworzeń przed ich plugawymi eksperymentami. Nie możesz dostać się do ich sekretnej bazy. Jest dobrze strzeżona. Nawet samotny wilk nie da rady przedrzeć się przez zabezpieczenia. Wszystko się zgadza. Możesz mi pomóc? Chyba tak. Dowódca Salamandry chce zmusić nas, byśmy wykorzystali magię natury do ich celów. Zaproponuję mu spotkanie na neutralnej ziemi. Wtedy nasze szanse będą równe. Zgoda. Czego ode mnie oczekujesz? Przynieś mi grzyb zwany psilocybem, który rośnie w jaskini strzeżonej przez kuroliszki. Jest mi potrzebny do sporządzenia próbki mikstury, która zachęci salamandry do tego spotkania. Kiedy spotkamy się z przywódcą salamandry, postaram się pomóc ci w walce. Okej. Okay. Musimy teraz do takiej jaskini, w której były te wilki. I tam na końcu były tak te pełno tych szytańców, czy jak tam. Tam nic nie było. Tam to będą koroliszki i ten grzyb psilocy, czy jak to tam mówił ten hierofant. Idziemy. Miarę mamy naostrzone jeszcze na 3 godziny, więc powinno spokojnie starczyć. Więc idziemy. Kota przed wejściem się wypije. I będzie wszystko ok. No jeszcze jaskółkę. Koroliszki są dość dobrymi potworami. Wojownik shit. Nie lubi się przedzierać przy obu potworów, a gdy mi się nie chce walczyć. Nie zauważ mnie, nie zauważ mnie. Shit. Jedzwa się do jaskini. Challenge accepted. I koniec. Echinops. A to już jest... Echinops to jest pikuś teraz. Chyba do mnie coś idzie, więc szybko do środka. Udało się, yeah! Dobra, dobra. Cieszmy się za wcześnie. Jest kółka. Jest kot ostatni, widzę, że trzeba zrobić. I jest. I to perze też są. Po drodze chyba już nie będzie żadnych wilków czy coś. Tam na końcu będą te kuroliszki. A tu nawet już tutaj są. Lol? Były tutaj kuroliszki wcześniej? Nie wiem, nie pamiętam. Shit. Mówię, że są mocne, nie? Shit. O, trzy na raz, no to możemy walczyć. Jak są trzy na raz, to walka jest pikuś. No i potrzebujemy ich piór, zgadza się. Potrzebujemy pięć. Oby pióra, bo... Pióra? Zaraz sprawdzę. Tylko pięć piór. Mamy już 3. Jeszcze 2. No to tam mamy jednego króliszka. Tam gdzieś jest drugi. I poszedł. Coś jakąś toksynę dają, która zawiera verminiol, znaczy są... Verminiol. No, verminiol. Kurde. Trzeba nauczyć się nowego stylu walki do srebrnego. Bo nie idzie za fajnie. No. Okej. Okay. Możemy iść po nagrodę. Jest wszystko dobrze. I tu mamy... 4-5 króliszków, które możemy bardzo szybko rozwalić. Wiecie, naszym ukochanym sposobem. No to tylko jeden z 5. I jest. Wszystkie króliszki zostały zabite. Zmasakrowane ciało, co tutaj mamy? Wezmę. No kiedy rzadko dropią te oko swoje, ale... Oko nie jest aż tak potrzebne nam. Są jeszcze jakieś szczątki? Nie.
jest psilocyb. I teraz tylko musimy wrócić do Hierofanta. Ogólnie wszystkie są krótkie i szybkie questy. Ten akt zakończymy bodajże w następnym... jeszcze następnym odcinku. No naprawdę jest krótki i prosty. A zobacz, jak ma się doświadczonego Wiedźmina już, to idzie naprawdę bardzo dobrze, jak się rozdaje w odpowiedni sposób talenty swojego stylu walki, czyli u mnie to jest miecze. Więc poszło jak po maśle. Okej. Dobra, niech mnie przejdę obok was. O, tutaj coś walczy. Ja mam dam walkę. Chodź tutaj. Przydasz mi się, bo nie mam ich prawie werminiowy. Gin. He's gone. Naprawdę, w Verminiolu w czwartym akcie nam zbieramy tyle, żeby nie starczy już na miejsca w plecach. Zresztą widzicie, jak mamy bardzo mało, strasznie mało miejsca. Trzeba będzie zrobić dużo eliksirów na zapas. Że tam będzie można zrobić sobie dużo rzeczy, więc... eliksiry to pikuś. Więc wiecie. Okej, gaj druidów już widać. Hierofant. Tak, biały wilku? Mam grzyby, o które prosiłeś. Wspaniale. Teraz dodam je do mikstury. Próbkę dostarczymy z pomocą sił natury. Zaniosą ją ptaki. Czy spotkanie jest przygotowane? Tak. Możemy ruszać, jak tylko będziesz gotowy. Mówiłeś, że ruszymy, jak będę gotów. Czyli możemy ruszać. Przygotowałeś sobie zapas tych twoich wiedźmińskich eliksirów? Tak. Jestem gotów. W takim razie w drogę. Spotkanie ma się odbyć na starej porębie Drwali. Pójdzie z nami moja stara przyjaciółka. Chociaż w taki sposób będę mógł pomóc. Nigdy nie walczyłem u boku Wiwerny. Cóż, zobaczymy. W drogę! Okej, my tam pójdziemy sobie sami. Do nas przyjdzie, musimy się tam pozbawić przy ognisku. I wypijemy eliksiry, naostrzymy miecz runą najlepszą, jaką mam. Czyli to jest... to. Tak. To jest ta runa. Czekajcie, na pewno. Zwiększa szansę trafienia 60%, dwukrotnie zwiększa zadawane obrażenia. Czyli zamiast 30 będzie 60. No tak, to by było 50. Czyli jeszcze szansa na krwawienie 30%, więc to jest najlepsza runa, jaką możemy na... znaczy, najlepsza do naostrzenia rzecz, jaką możemy dać na miecz. Najlepsza ostrzałka, no. Ok, jesteśmy na porębie Drwali. Teraz tylko sobie zapiszemy. Bo łatwo nie będzie. O tą godzineczkę. Już tam stoi Hierofant. Jest, ładnie. Oczywiście jaskółka. Jest. I grom powinniśmy mieć. Jest. Jest grom.
i zaczynamy imprezę. Czy się jego przyjaciółki gdzieś wywaliło w kosmos? Ale tam jakoś damy sobie radę sami. Przygotuj się, powinni pokazać się niebawem. Długo na to czekałem. Idą. Jest wiwerna. Wiecie, jak łatwo idzie? Musimy pomóc szybko mu. Otóż nam też idzie łatwo HP. Ale my mamy przecież tego, nie? Jaskółkę, więc nam nic nie straszne. Dobra, pora na miecz. Dobra, szybko uciekamy! Uciekamy! Szybko tego krafarda białego. I musimy walczyć dalej. Musimy szybko pomóc im. Okej. Hierfan trochę oberwał, ale daliśmy radę. Roland nie żyje. Przeszukaj jego ciało. Powodzenia. Naprawdę, powodzenia. U nas coś leczy trochę, jak jesteśmy... O, jest. Zaszyfrowany dokument. Kuritpo, coś tam. Glejt z królewską pieczęcią kolejny i sierść wilkołaka. Czy recepta. No, zbieraj. Bo przyda się wszystko, co tutaj jest. Co znajdziemy u nich w trupach. Okej. No, zagrać z Hierofantem. Tak, biały wilku. Walka skończona. Przywódca Salamandry nie żyje. Cała moja społeczność jest ci wdzięczna. Jesteś naszym przyjacielem i zawsze ci pomożemy. Wracam do moich braci. Bywaj w zdrowiu, biały wilku. Dzięki. Okej. Idziemy na przystań. I teraz idziemy oddać questa z pierścieniem. To będzie koniec odcineczka wtedy. Idziemy. 23 poziom, już prawie 24. Nie ma tak walka, przy której prawie zginęliśmy. Ile mamy HP ogólnie? 546. Całkiem spora ilość. Co? Przewitasz. Oczywiście. Tak, płyniemy do miasta. Czytywanie. Grobla. Dobra, jesteśmy. Teraz szukamy tego kupca. Jest rozpaczony kupiec. Idziemy do niego. Wiedźminie! Przyniosłem twój rodowy pierścień. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Pomodlę się za ciebie do Melitele, a oto zapłata. Bywaj. Okej. Okay. Więc w tym odcinku to już jest koniec. Myślę, że się wam... się powiesić. Słyszeliście? Idę się powiesić. Dobra. To był koniec tego odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Wiedźmina 1 edycji rozszerzonej. Na razie.